Zostaw łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem w ciągu 5 następnych sekund, a już teraz na swoje konto w Fortnite otrzymasz skina Deadpoola za darmo. Jeszcze na starcie tego filmu chciałem was zaprosić do ziomeczka, który wykonał dla mnie naprawdę ładny baner, czyli do Oskiego. Możecie tam wbić i zostawić mu subskrypcję, bo według mnie naprawdę robi dobrą robotę, także jak najbardziej subskrypcja mu się należy. Siemano mordeczki, z tej strony ja Hexo. W tym filmiku porozmawiamy sobie na temat eventu z Deadpoolem. Koniecznie oglądajcie ten film do końca, a jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to koniecznie zasubskrybuj go wraz z dzwoneczkiem, ponieważ lecimy po 100 tysięcy subskrypcji. No i generalnie chciałem wam powiedzieć, że teraz odcinki będą pojawiały się około godziny 12-13, no a tak wieczorkiem około 18-19 na moim kanale będą odpalane live'y z customów i w ogóle, na których to będziecie mogli wygrać naprawdę spoko nagrody typu fałdolce. No także koniecznie ustawcie sobie właśnie subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby przychodziły wam wszystkie powiadomienia oraz żebyście właśnie nic nie przegapili. A teraz zapraszam was do oglądania. Więc generalnie wraz ze startem nowego sezonu do gry została dodana sekretna grota Deadpoola, w którym to z każdym nowym tygodniem możemy odblokować jakąś nagrodę Deadpoola. Generalnie ostatnio zostały dodany nowy tydzień, czyli tydzień 4 wyzwań, dzięki któremu możemy odblokować właśnie plecak Deadpoola, czyli katany. Generalnie wyzwania są naprawdę proste, a najdokładniej znajdź katany Deadpoola oraz zadaj 10 tysięcy obrażeń dla struktur przeciwnika. Już wam mówię, jak szybko wykonać te wyzwanie. Więc generalnie pierwsze wyzwanie właśnie teraz wyświetla wam się na ekranie, jak je wykonać, a drugie wyzwanie to wystarczy, że wejdziemy sobie w tryb naparzanki i będziemy po prostu niszczyli właśnie budowlę przeciwnika. Generalnie ja to wyzwanie zrobiłem w jedną giereczkę, także wydaje mi się, że jakieś trudne to nie jest. No i generalnie, moi drodzy, przejdźmy sobie do eventu Deadpoola. Ogólnie sam skin Deadpoola za wyzwania ma być gdzieś tak w 6. lub w 9. tygodniu. Lecz bardziej prawdopodobna jest ta opcja, że właśnie w 6. tygodniu, ze względu na to, że na przykład w 5. Epic Games może dać jakąś lotnię z Deadpoola, typu właśnie taką parasolkę, no a w 6. już całego skina. Także według mnie będzie to naprawdę spoko. No i generalnie, jeżeli właśnie będzie już ten tydzień, za który będziemy mogli odblokować skina Deadpoola, no to właśnie wtedy najprawdopodobniej w grze pojawi się taki oto bus bojowy z właśnie maską Deadpoola, no i po prostu będzie wtedy cały event właśnie z tym Deadpoolem. Dokładnie co będzie w tym evencie, tego nie wiadomo, ale możemy się spodziewać tego, że będzie naprawdę grubo, ponieważ Epic Games jak na razie nahypowywuje całą sytuację z tym Deadpoolem, dodając nam właśnie co tydzień nowe wyzwania, a na końcu zapewne wypuszczą oni coś ogromnego z tym związanego. Także podsumowywując, generalnie Deadpool będzie w 6. lub w 9. tygodniu, no i właśnie jakiś event z nim również będzie w giereczce. Tak jak mówiłem, najprawdopodobniej będzie to bus bojowy. W 5. tygodniu najprawdopodobniej będziemy mogli odblokować sobie darmową lotnię Deadpoola, najprawdopodobniej parasolkę, ale tego nie wiadomo, albo po prostu właśnie ten Deadpool zostanie dodany w 9. tygodniu, ale nic nie jest potwierdzone. Jeżeli będzie więcej informacji na ten temat, no to oczywiście o wszystkim was poinformuję. Przypominam o live'ach o 18:00 na kanale, na którym będą naprawdę spoko nagrody, a teraz do zobaczenia. Cześć!